Cześć. Szalom. 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 Według ducha, według ciała. Jak żyjesz? Jak żyję ja? Jak żyjemy? Bo to jest moc ducha, władza ducha w ogóle. Cały czas działanie Ducha Świętego w twoim życiu. Intensywne. Godzina po godzinie. Skupienie się na tym, na Duchu Świętym. W tobie, nad tobą jest napisane, że Jezus nie nauczał tak, i to samo Paweł mówił, że nie nauczał w słowach mądrości i błyskotliwej mowie, tak, ale to było uwolnienie ducha z wielką siłą przekonania, z wielką siłą ducha i mocą ducha. I Jezus jest napisane, że nie uczył ich tak jak faryzeusze, czego właśnie powinniśmy starać się unikać, tej naszej mądrości nazbieranej, ale uczył ich ten jako moc, jako ten, który ma władzę. Dlaczego ludzie tak to czuli? Bo kiedy duch się uwalnia, to jego moc przewyższa wszystko, rozumiesz? Kiedy Duch Święty się uwalnia, kiedy jego potężne namaszczenie się uwalnia, to ono wprowadza człowieka w taki stan, że tam człowiek już nie chce nic się wymądrzać, nie chce nic dodawać, nie chce nic w ogóle robić, tylko jest pod wpływem działania władzy, mocy Ducha Świętego. I to Duch Święty z potężną siłą robi rzeczy. I my, nasza służba, nasze chodzenie z Bogiem powinno się nastawiać na to, by się z nas uwalniał Duch Święty, by się z nas uwalniało potężne namaszczenie coraz bardziej, a nie na zbieraniu wiedzy w głowie i mądrości w głowie, bo to nas będzie ograniczać, bo to będzie ograniczać Ducha, który się ma uwalniać z nas. Mamy się skupić na tym, by się coraz bardziej uwalniało z nas namaszczenie, czyli Duch Święty, żeby się nas uwalniał. Namaszczony Chrystus w nas, poprzez swojego ducha. I kiedy to się uwalnia, to przewyższa wszystko, bo ta moc, która jest w nas, przewyższa wszystko, rozumiesz? Wszystko, wszystko, świat, ciebie, twoją mądrość, świata, mądrość, wszystko przewyższa, rozumiesz? I wiemy, że to nie jest z nas. I wiemy, że ta moc nie jest z tego świata i ten duch nie jest z tego świata. I on rozpościera nad nami skrzydła potężne, I my się tam dopiero powinniśmy zacząć modlić, tam dopiero wielbić Boga, tam dopiero ogłaszać Boże rzeczy, tam dopiero w takim stanie głosić Ewangelię, pod wpływem, kiedy Duch się uwolni. Kiedy czuć tą władzę Ducha. Kiedy diabeł nie ma w ogóle pisku w ogóle żadnego, jak się uwalnia władza, rozumiesz? Natomiast kiedy się nie uwalnia Duch, to my trwamy w Bogu, my modlimy się, my czytamy Słowo, tak? Ale to, żeby coś miało moc sprawczą, musi się uwolnić duch. Musi się uwolnić duch, rozumiesz? Musi on się uwolnić. Musi się uwolnić namaszczenie. Musi się uwolnić Boża obecność. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Bo Bóg jest Bogiem mocy. I im większa karmienie się słowem modlitwa, im większa twoja świadomość tego, kim jesteś, im większe twoje poznanie Boga. Bo wiecie, wiedzieć o Bogu, a znać Boga, to jest dwie różne rzeczy. I skąd przychodzi moc? Ze znania Boga prawdziwie. A skąd przychodzi znanie Boga? Z trwaniu w Jego Słowie. Co to znaczy trwaniu? Że biorę jakieś słowo i trwam w tym Słowie dzień i noc. Dzień i noc. Jestem skupiony na tym Słowie. Coś robię, ale jestem skupiony w sercu dzień i noc na tym Słowie. Ja je przetrawiam w sobie, rozumiesz? I staję się uczniem Jezusa. I poznaję dopiero później po tym prawdę. I dopiero później ona mnie wyzwala. I w tej wolności ja znajduję moc, ja znajduję radość. I w tej wolności ja poznaję Boga. To jest etap. Więc jest różnica między wiedzieć o Bogu coś, że jest dobry na przykład, że Bóg jest Bogiem mocy, a znać Boga mocy. To są dwie odrębne rzeczy. I z tego drugiego się uwalnia namaszczenie mocy. I to tam mamy coraz bardziej poznawać głębokość, szerokość, wysokość i długość. I tam, jako ludzie mocy, chodzić w Jego namaszczeniu, w Jego duchu. I Jego dzieła czynić. To są dwie różne rzeczy. I powinniśmy o to zabiegać. Bo to jest służba ducha. Nie służba, słowa. Przede wszystkim, bo Bóg jest Bogiem mocy i większa świadomość tego, że jesteś synem, że nie jesteś z tego świata, większe trwanie w twoim słowie, to będzie robiło to, że im więcej mocy będzie w twoim życiu, rozumiesz? Ona będzie szła już cały czas intensywnie i ona wyprze każdy grzech, każde dziarostwo. To Boża moc to zrobi. I będziesz chodził w autorytecie i Boża moc to zrobi. I mamy się zgłębiać w to. A nie walczyć z grzechem, nie walczyć z rzeczami, rozumiesz? One odpadają, tym bardziej, im bardziej ty widzisz, kim jesteś, i większa moc przychodzi do tego. Tak to działa. Tak to działa po prostu.
i Bóg jest Bogiem mocy. Gdziekolwiek On się pojawia, tam Jego moc się pojawia. Jego moc, rozumiesz? Jego moc, Boga moc. Można o tym myśleć, Bożą mocą w ogóle. Wszędzie cokolwiek Bóg tworzył, tam Jego była Boża moc. Kiedy Eliasz był porwany na rydwanie, Boża moc go zabrała. Kiedy Mojżesz walnął, morze się rozstąpiła, Boża moc, rozumiesz? Kiedy były inne znaki i cuda w Biblii, Boża moc działała, rozumiesz? Boży aniołowie. I teraz tak, Boża moc ta sama jest w tobie. Tylko że teraz jesteś jeszcze w Nowym Przymierzu, jesteś nowonarodzony. Oni byli z ciała narodzeni, a ty jesteś z Boga. Więc zobacz, o ile głębiej ty jesteś w Królestwie. Oni nie byli w Królestwie, a ty jesteś w Królestwie, jesteś jedno złączony z Bogiem. To więc zobacz, jaka moc się może uwolnić. A mocą Bóg stworzył niebo i ziemię i świat, wszystko. Słowem, które ma moc. Wszystko to jest jedno, rozumiesz? Bóg nie mówi słowa, które nie ma mocy. Ono ma moc! Zrozum, On mocą w ogóle wszystko sobie wymyślił i stworzył. Mnie w ogóle wymyślił, rozumiesz? Słowem, ale które ma moc, rozumiesz? Więc zobacz, jak możesz wiarą Boga sięgnąć głęboko i uwolnić większe rzeczy niż Jezus. I nie mówię, żeby na tym polegać, że ja chcę większe rzeczy niż Jezus, bo tu nie chodzi o to, jest ciało. Tylko żeby nie dać się ograbić diabłu i badać głębokości Boga, bo Duch Święty bada głębokości Boga i wyjmować wiarę Boga z nas, rozumiesz? Tych, to słowo doszło, bogami jesteśmy. Jesteśmy jedno z Bogiem, bez bóstwa. Na obraz Boga stworzeni. Zobacz, jak i zrodzeni z Niego. Zobacz, jak się możesz tutaj mieć intymną relację. W Chrystusie jesteś cały czas, rozumiesz? I jak możesz wyjmować tą wiarę. I im głębsza świadomość Twojego usynowienia, tym większa Boża moc. Tym większe dzieła, rozumiesz? I to wszystko na chwałę Jezusa. Bo kiedy Duch Święty się uwalnia, On prawdziwie, to można rozpoznać, to tam sobie chwały nie przypiszesz, bo to są rzeczy nie z tego świata. Ale kiedy Ty sam z siebie chcesz coś uwolnić, to Ty sobie będziesz tam chwałę przypisywał, będziesz to widział, bo w swoim imieniu chcesz działać. Jego moc jest w Tobie. I nad Tobą. Namaścił mnie, tak? Duch Boga nade mną. Ziemia jak ziarenko, jak pył jak uszali. Taka jest dla Boga ziemia. Kiedy Pan wstaje, drżą narody. I pytanie teraz, czy w to wierzysz? Czy już przetrawiłeś to słowo? Czy ono stało się dla Ciebie prawdą i Ty je widzisz w rzeczywistości już? O to chodzi. To jest znanie Boga, tego prawdziwego. I stąd się uwalnia namaszczenie. Stąd się uwalnia On sam. Stąd się uwalnia wszystko. Bo jesteś jedno z Nim, jedno. Kiedy On dotyka ziemię, Pan, kiedy dotyka ziemię, Pan, to ona drży i topnieje. To jest Twój Bóg, to jest Twój Ojciec. Zanurz się w to, proszę, i niech się Duch Święty uwalnia coraz bardziej. Nie ograniczajmy i nie blokujmy Ducha Świętego, bo to jest Jego służba. Wtedy wyjdziesz i nie będzie w mądrości słów, ale będziesz mówił, nauczał, tak jak ten, który ma moc i władzę, tak? Bo co się będzie uwalniał? Bo będzie się uwalniał Duch. Praktycznie to się będzie uwalniało i to będzie czuć odczuwalne, a Ty cokolwiek tam będziesz mówił, to będzie tylko to, co Duch Święty Ci podaje, rozumiesz? To mogą być jakieś głupstwa dla świata, ale tu nie chodzi o to, co mówisz, ale o to, co jest uwalniane, rozumiesz? Uwalniane jest Królestwo, rozumiesz? Królestwo na ziemi jest uwalniane. Na ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Uwalniane jest potężne życie, potężna dawka życia, za którym każdy człowiek goni i szuka tego życia, bo jest, cały świat leży w śmierci, w mocy złego. Służba Ducha. Amen? Amen.